ścian gładzią finiszową. Po pierwszej warstwie gipsu naciągniętego wszystkie ściany zostały zeszlifowane żyrafą i zagruntowane, tak jak tu widać. Resztę ścian mamy już po pierwszej warstwie gładzi. Dzisiaj Wam pokażemy na filmie, jak naciągnąć wałkiem gładź. Do tego użyjemy wałka. Używamy wałka do gładzi specjalnego. Masą, którą naciągamy, jest knał w Super Finish. Używamy go najczęściej, bo jest, ma dobrą konsystencję, jest bardzo wydajny i ogólnie nam się dobrze na nim pracuje. Rozcieńczamy go sobie podczas wymieszania, żeby miał rzadszą konsystencję, lepszą do nakładania wałkiem. I będziemy przystępować. Zaczynamy od sufitu. Kamera w akcję. Zaczynamy. Poszli. Raz, dwa, trzy. Dobra, raz przynajmniej. Równomiernie. Na co należy zwrócić uwagę? Po pierwsze, przy nakładaniu gładzi wałkiem istotna jest rzecz, tak jak w malowaniu, żeby nakładać wałkiem
jednorodną grubość, jednolicie na całej powierzchni. Muszą być to ruchy raz przy razie. Drugą sprawą, dość istotną, to jest ściąganie. Przy ściąganiu masy, ja akurat ściągam masę szpachelką 50-centymetrową, trzeba to robić dość płasko, prowadzić szpachelkę przy suficie i wykonywać jak najdłuższe ruchy, żeby to było po prostu ładnie ściągnięte i nie prowadził, nie dociskając za mocno, żeby ta masa nie ściągała się w większym stopniu, nie zostawała na szpachelkę, tylko po prostu się rozprowadzała po suficie. Przy nakładaniu masy na ścianę jest podobna zasada, z tym, że jedno na pokoczenie wałka rozmarowujemy sobie powierzchnię ściany do połowy, a następnie drugie namoczenie to już lecimy do samej ziemi. I to, żeby ważne jest to, żeby nie zostać od samej góry, ponieważ to później łatwiej przy ściąganiu szpachelką. Ściąganie masy zaczynamy sobie od narożnika. Nakładamy sobie dodatkową ilość masy na szpachelkę i prowadzimy sobie od samego roga. Wykonujemy ruchy na przemian. Raz pionowe, a raz poziome. No i kierujemy się tą zasadą cały czas. To, co zebraliśmy przy poprzednim ruchu, nakładamy sobie na nowo, na rozdział.